Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Dziś znowu słyszymy bardzo trudne słowa. Faryzeusze ślepy, oczyść wnętrze, kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Zaczynamy od wnętrza, zaczynamy od tego, co jest gdzieś głęboko w naszym sercu ukryte. Faryzeusze są nazwani obudnikami, to znaczy, tak jak już mówiłem wcześniej, pewnego rodzaju aktorami, którzy grają, nie są zintegrowani, nie są prawdziwi. To, co jest na zewnątrz, nie dzieje się to samo w sercu. Są bardzo na zewnątrz gorliwi w wypełnianiu prawa. Słyszymy, że nawet płacą dziesięcinę, czyli dziesiątą część z wszystkiego, co nabywają, nawet zwykłej mięty, kopru, czy kminku, oddają na świątynię. A jednocześnie potrafią przecedzając komara, połknąć wielbłąda, to co to znaczy? Że omijają to, co rzeczywiście najważniejsze w tym wszystkim. Nie tylko zwykłe uczynki według prawa, według przepisu, ale też są takie sytuacje, które po prostu wymagają pewnego, pewnej wrażliwości serca. to tak jak Pan Jezus mówił o tym napadniętym przez zbójców, schodzącym do, z Jerozolimy do Jerycha, człowieku, przechodził Lewita, kapłan, dopiero Samarytanin wzruszył się głęboko. Co powinno być na pierwszym miejscu? No, to właśnie widzenie i Boga, i widzenie drugiego człowieka. Nie tylko widzenie, czy jest grzech, czy go nie ma, czy tak postąpić, czy tak nie postąpić, ale w tym wszystkim, czy jest. Moje serce. Oddane Bogu i drugiemu człowiekowi. Co to jest sprawiedliwość? Co to jest miłosierdzie? To jest pewnego rodzaju relacja, relacja do człowieka, do Boga. Ale żeby to mieć, to potrzebna jest wiara. Wiara jest to więź człowieka z Bogiem. Nie jest to tylko jakaś forma przekonania, że Bóg jest. Nie jest to forma transakcji, że sobie kupuje u Pana Boga za pomocą dobrych uczynków jakieś dobra wieczne, jakieś nagrody wieczne się spodziewam. Nie. Wiara ma być zjednoczeniem ojca ze swoimi dziećmi. Dzieci lgną do swojego ojca przez wiarę, przez zaufanie. I taka wiara rodzi miłość. Po czym poznać, że jest to wiara prawdziwa? A nie na przykład demoniczna, bo demony też wierzą, drżą, boją się, ale nie kochają, nie potrafią kochać, nie potrafią przebaczać, nie potrafią się cieszyć z tego, co jest dobre dla innych, raczej cieszą się ze zła, cieszą się, kiedy komuś coś nie wyjdzie, natomiast nie potrafią współweselić się z tymi, którzy się weselą i z tymi, którzy się smucą, smucić. Dzisiaj Pan Jezus, tak jak 2000 tysiące lat temu, próbował skorygować myślenie całej szkoły rabinicznej. I ta szkoła rabiniczna do dzisiaj przetrwała. Gdybyśmy tak pojechali do, na przykład do Jerozolimy, kiedyś byłem na wykładzie w Jadwaszem, jeden z rabinów mówił o tym, co to jest człowiek halachiczny. Halacha znaczy droga. Tu mam taki wybór różnych e, przepisów prawa, interpretacji rabinicznych, jak należy postępować. Halacha to jest droga do nieba. I kto to jest człowiek halachiczny? Tenże rabin tłumaczył nam w ten sposób, że człowiek religijny to ten, który modli się i ma relacje z kimś, kto jest nie z tego świata, jest w transcendencji. Owszem, tutaj... Może ingerować, może wchodzić w historię człowieka, ale przede wszystkim zwraca człowiek serce do kogoś, kto jest nie z tego świata, do Boga, który jest w transcendencji, przekracza tę immanencję, w której my żyjemy. Człowiek natomiast, który nie jest religijny, jest taki człowiek, można by powiedzieć, materialistyczny, taki, którego liczy się szkiełko i oko, Doświadczenie, taki empiryzm, pozytywizm, taki można powiedzieć trochę materializm. Interesuje się tylko tym, co jest w tym świecie. Nie ma dostępu do transcendencji. Natomiast człowiek halachiczny to taki człowiek, który jest nie tyle podobny do człowieka religijnego, co człowieka właśnie takiego żyjącego w tym świecie, w immanencji. Oczywiście przyjmuje, że prawo Boże zostało dane z transcendencji, zostało przekazane przez Mojżesza narodowi wybranemu i teraz studiując to prawo, studiując też przez Talmud późniejsze responsy różnych rabinów, odpowiedzi jak należy dzisiaj wprowadzać w czyn różne przepisy prawa, studiując w jakichś jesziwach, czy jesziwa znaczy siedzenie, potem wchodzi się na drogę i Wprowadza się w czyn to, co zostało przestudiowane. Rzeczywiście, kiedy byłem w największej Jeszczywie pod Jerozolimą, ci młodzi mężczyźni, siedząc naprzeciwko siebie, potrafią kilkanaście godzin dziennie studiować właśnie te przepisy prawa. Jak należy je rozumieć, jak należy je interpretować, jak należy je wprowadzać w czyn. I to jest, można ich podziwiać, to jest rzeczywiście wielkie zaangażowanie, wielka praca, ale w pewnym momencie może się okazać, że to jest ich praca. Że to oni wykonują pracę, a nie współpracują do końca z łaską bożą. Na przykład tenże rabin opowiadał, była sytuacja w Auschwitz, kiedy pobożni Żydzi prawdopodobnie była to uroczysta Hawdala na zakończenie szabatu, odmawiali. Tę modlitwę wspólnie. Jeden z nich przerwał, powiedział: Módlmy się ciszej, bo jeszcze nas Bóg usłyszy i też nas pozabija. Więc modlitwa tutaj nie polegała na tym, żeby Bóg nas usłyszał, co raczej, żebym wykonał pewną pracę i był według tego prawa w porządku. Dzisiaj Pan Jezus mówi o innej świadomości, Bóg nie jest dla nas zagrożeniem. Bóg chce, żebyśmy nie tylko wypełnili wszystkie przepisy prawa, ale żebyśmy rzeczywiście stali się Jego rodziną, należeli do Jego sposobu myślenia, mentalności. To prawo jest po to, żeby nauczyć się, jak pobożnie żyć po Bożemu, jak żyć sprawiedliwie, żyć miłosiernie i nie pogardzać tymi, którzy tego nie potrafią. Kiedy święty Augustyn. Prowadził dyskusję z Pelagiuszem, bardzo pobożnym zresztą mnichem, który twierdził, że Pan Jezus tylko dał nam przykład. On nie potrzebuje nam dawać łaski, dawać nam mocy z Ducha Świętego, po to, żebyśmy mogli wszystkie przykazania wypełnić i pójść do nieba. Pelagiusz sam żył rzeczywiście bardzo estetycznie, bardzo wiele od siebie wymagał, ale jego postawa, pomimo tego, że była godna naśladowania, nie została pochwalona przez Kościół. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus naucza o tym, że nie tylko trzeba być czystym, wolnym od grzechów, ale też napełnionym. Napełnionym duchem świętym i duch święty, kiedy do czystego serca wstępuje, zaczyna człowieka uwalniać, ale też uczłowieczać. Człowiek staje się dla drugiego człowieka bardziej ludzki. Dlaczego w kościele mamy taki kryzys? Wielu mogło się zrazić do ludzi kościoła, do instytucji kościoła, bo przede wszystkim zabrakło, drugim powiedzmy, kapłanie, księdzu, takiej harmonii. Co innego mówił, a co innego robił. I sam dzisiaj też bije się w piersi, też nie jestem bez grzechu. Nie widzę, jak Łatwo jest mówić o wielkich sprawach, czasem ludzie mogą powiedzieć, że oczywiście to są głupoty, to jakieś brednie, ale mam nadzieję, że to co Pan Jezus powiedział, wykonujcie wszystko co Wam nakazują, ale uczynków ich naśladujcie. I moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus zaprasza każdego z nas do tego, żebyśmy robili rachunki sumienia sobie i też wzajemnie sobie pomagali. Nie przez oskarżenia, ale poprzez wspólną modlitwę. Święta Monika doprowadziła do takiej sytuacji, że święty Augustyn się nawrócił nie pod wpływem jakichś pięknych mów świętej Moniki czy jakichś nakazów, zakazów, ale to jej łzy, to jej modlitwa pełna serca, napełnionego pragnieniem zbawienia dla swoich dzieci, dla swojego męża. I taka modlitwa została wysłuchana. Natomiast święty Augustyn, słuchając kazania świętego Ambrożego, doświadczył przemiany serca. Usłyszał słowo Boże, które zaczęło w nim pracować. W jego życiu były jakby dwa nawrócenia. Jedno nawrócenie to do wiary, żeby przyjąć Chrzest z wiarą i wejść na drogę dalszego nawrócenia, a drugie doświadczenie to doświadczenie z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. Kiedy wieczorem słyszał, przechadzając się po ogrodzie, jak dziecko śpiewało bierz, czytaj, bierz, czytaj, tolle lege, tolle lege, wtedy wrócił do pokoju i pierwsza książka, która leżała, to list do Rzymian świętego Pawła i kiedy zaczął czytać tam, gdzie się otworzyło, przeczytał o sobie, że noc się posunęła, przybliżył się dzień, porzućcie uczynki ciemności, żyjcie jak biały dzień, i to słowo dało mu moc. Słowo, które przyjął sercem w danym momencie, tym Kairosie, tym szczególnym czasie, dogodnym do nawrócenia, doświadczył przemiany serca. Jego serce, które wcześniej było nieczyste, było jak ten kubek zabrudzone, pomimo tego, że przyjął chrzest, przyjął drogę nawracania się, dopiero potrzebował tej szczególnej łaski, żeby to serce napełniło się duchem świętym. A wcześniej pamiętamy, przecież żył w związku nieślubnym, miał nawet nieślubne dziecko, był jakby dotknięty grzechem nieczystości, te grzechy jakoś tam na niego jeszcze wpływały. Ale pod wpływem tego słowa z mocą, kiedy przyjął z wiarą, to słowo miało moc oczyścić jego serce. I moi drodzy, dzisiaj tak pomyślmy, czy rzeczywiście pozwalam się Słowu Bożemu oczyszczać? Czy słowo, Dotyka moje serce, rani, przenika i oczyszcza. Na tę drogę oczyszczenia wnętrza i napełniania się duchem świętym, żeby nie pomijać sprawiedliwości Bożej, miłosierdzia i przede wszystkim tej wiary, która rodzi miłość, na tę drogę przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.